Na Wydziale Techniczno-Inżynieryjnym Politechniki Wrocławskiej w Wałbrzychu odbyło się spotkanie poświęcone dalszemu funkcjonowaniu wydziału. W spotkaniu udział wzięli przedsiębiorcy, dyrektorzy szkół średnich oraz władze uczelni, m.in. Andrzej Zieliński, prorektor Politechniki Wrocławskiej do spraw nauczania. W spotkaniu uczestniczył także prezydent Wałbrzycha. Głównym celem spotkania i dyskusji było wypracowanie założeń dalszego rozwoju Wydziału Techniczno-Inżynieryjnego, by był atrakcyjny dla przyszłych studentów. Wałbrzych jest zagubiony, on nie wie, co ma zrobić ze sobą, dlatego ucieka do Wrocławia, gdzie rzuca się, jak powiedziałem, na głęboką wodę z różnym skutkiem. Jeżeli damy mu w Wałbrzychu możliwość studiów przemiennych, czyli takich, że łączy pracę z nauką, a więc ma już niejako zapewnioną pracę, ma już swoje miejsce na ziemi, ma jakieś środki finansowe, do tego się uczy. Jeżeli damy mu jakieś, jakby to nazwać, stypendium fundowane, zapewnimy mu ścisły kontakt ze strefą ekonomiczną i innymi zakładami pracy też, to on po prostu tu zostanie, nie będzie szukał, nie będzie rzucał się na głęboką wodę, po prostu pozostanie w Wałbrzychu. Czyli związanie krótko szkół średnich, czyli ponadgimnazjalnych obecnie, szkół wyższych i zakładów pracy, także strefy ekonomicznej, w jakiś system, w jakieś powiązanie takie, że oto zakład pracy daje ofertę do Urzędu Pracy, ale daje też ofertę na Politechnikę, gdzie na studenta przyszłego czeka gotowa oferta, przyjdź tu, tu masz pracę, tu masz studiowanie. Wszystko w jednym miejscu, uczeń wtedy, jeszcze uczeń, a w przyszłości student, po prostu podejmie to i nie będzie się błąkał, tylko zostanie na miejscu. Czy uważa Pan, że środki materialne to najważniejsze czynniki, które są odpowiedzialne za to, żeby młodzież decydowała się na pozostanie tutaj w naszym mieście? Na pewno w Wałbrzychu jest taniej, bo nie trzeba płacić akademika. Dużo moich uczniów po skończeniu nauki mieszka po prostu u rodziców. Dużo wynajmuje, tworząc związki partnerskie, czy żeniąc się, czy wychodząc za mąż, mieszkania. Na pewno życie jest tańsze w Wałbrzychu jak we Wrocławiu. I to jest dodatkowy argument za tym, żeby nie szukać czegoś niepewnego daleko, skoro można powiedzieć pewne jest blisko. Mamy wielką strefę ekonomiczną, mamy Politechnikę Wrocławską, mamy Państwową Wyższą Szkołę Zawodową, więc są to wszelkie materialne i inne wartości potrzebne do tego, żeby nasz absolwent szkoły ponadgimnazjalnej nie szukał szczęścia niepewnego gdzieś daleko, tylko po prostu pozostał tutaj. Sądząc z tych wypowiedzi, które tutaj padły, jest to bardzo pozytywne nastawienie, bo powiem tak, we Wrocławiu na uczelni macierzystej czasami studenci mają kłopot choćby ze znalezieniem miejsca praktyki. A tutaj w Wałbrzychu wałbrzyscy pracodawcy podchodzą do tego tematu bardzo życzliwie i nasi studenci bez problemów mają miejsca praktyki, ale także dzięki tym praktykom mogą uzyskiwać materiał do też ważnego elementu w procesie dydaktycznym, a mianowicie realizacji pracy dyplomowej. I tutaj to jest cenna inicjatywa. No, chcieliśmy też w czasie tego spotkania od wałbrzyskich przedsiębiorców usłyszeć nad tym, co takiego interesującego by było dla nich, jeśli chodzi o uruchomienie kolejnych nowych kierunków, bo w tej chwili na Wydziale mamy kierunek mechatronika pojazdów, natomiast przymierzamy się do kolejnych kierunków i tutaj to spotkanie też miało jak gdyby stwarzać nam możliwości, żebyśmy nie realizowali tutaj w Wałbrzychu kierunku jakiegoś science fiction, tylko bardziej na potrzeby wałbrzyskiego lokalnego przemysłu. W spotkaniu uczestniczył także prezes zarządu Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Invest Park, która uczestniczy już w klastrze edukacyjnym Invest in Edu.